Na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Siema, dzień dobry. Środa, słuchajcie. Jadę nowym pojazdem. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja jeszcze nim tak za bardzo nie jeździłem. Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Obserwuję go i już na pierwszy rzut oka nie mam regulacji fotela. Tego kółka nie mam, nie wiem, co by się stało. Nie zauważyłem tego przy zakupie. Więc mam pochylone siedzenie dosyć do tyłu. Musiał sobie je ustawić pod siebie. Ja nie muszę tego, wiecie, regulować codziennie, ale przydałoby się. Także muszę się rozejrzeć gdzieś na eBayu. I radio mi się nie chce włączyć, a działało wczoraj. Także ostra jazda. Poza tym chyba wszystko działa. Wentylator działa. To działa. No tylko radio, może bezpiecznie, wiecie? Bo ja wczoraj grzebałem tam z przodu, może coś gdzieś dotknąłem. Bo ten pas pod lampami był lekko taki wygięty i nie trzymał się kupy, więc musiałem tam go połatać. I zderzak założyłem poprawnie, bo ktokolwiek zakładał ten zderzak, to nie założył go na tych klipsach bocznych, więc zająłem się samochodem wczoraj. Ciemno się zrobiło, zanim wróciłem do domu, zanim odstawiłem vana jeszcze Jackowi, to też chwila i to tak. Także jadę po raz pierwszy, zobaczymy jak się jedzie nowym autem, słuchajcie. Karol i Jacek pojechali dzisiaj razem, umówili się razem. Jacek miał go odebrać po drodze. Karol dojechał na rowerze, gdzieś tam w połowie drogi, no także easy. Mają już własny transport i mogą się poruszać. Ja po drodze zajadę i, wiecie, zobaczę, czy te drzwi dojechały, bo 30 miały dojechać drzwi, więc zobaczymy. Mam nadzieję, jakby dojechały te drzwi, to można by było je dzisiaj obstawić i było to super. Także zaraz wam wszystkim dam update. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Środa, proszę państwa. Do zobaczenia za chwilę. Cześć. Chcemy zobaczyć, czy mają dla mnie drzwi. Pamiętacie to miejsce? Sprawdźmy to. Zgadnijcie. Drzwi nie ma. Miałem przyjechać 26. Ja ogólnie myślałem, że w sobotę 27, ale powiedział mi 26, jak pojechałem do niego w poniedziałek. Powiedział, że ma nową datę 30, czyli wczoraj. Drzwi nie dojechały, dzisiaj jest 1 kwiecień. To jest prima aprilis chyba, słuchajcie. Nie, uwierzcie mi, to nie jest prima aprilis. Ja nie lubię żartować na ten temat. I najlepsza jest obsługa klienta, słuchajcie. To jak? Dzień dobry, przedstawiam się. Hej, przyjechałem po drzwi. Są drzwi dla mnie? Dojechały wczoraj? Nie, nie dojechały. A coś mógłbyś zadzwonić? Nie wiem, napisać maila, cokolwiek, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje? Bo mówię, wiesz, ja się dostosowałem z projektem pod tamten tydzień. Tutaj się okazuje, że drzwi nie ma. Mówiłeś, że zmienili datę, że będą drzwi wczoraj, ich nie ma. Jest trochę lipa, bo mam teraz opóźnienia. A mówi, a on do mnie. Nie wiem. Mówię, to zadzwonisz do nich, napiszesz maila. No, dam ci znać później. What the fuck, nie? Sorry w ogóle, że pytam, gdzie są moje drzwi, nie? I na taki, że tak powiem, w ten sposób rozstałem się z tym człowiekiem, więc nie wiem, czy on do mnie oddzwoni dzisiaj, czy co on zrobi. Nie mam pojęcia. Będę musiał ich pocisnąć tak za 2-3 godziny, zapytać się, co jest kurde grane. Jadę teraz po kawę. Także dupa, lipa z drzwiami, nie ma drzwi. I to tak jest, słuchajcie. Środa. Dzisiaj będziemy tam ogarniać na zewnątrz. Kurwa mać, nie mów, że przywaliłem w ten. Przyzwyczaiłem się do craftera i tutaj normalnie wjeżdżałem. Teraz przydzwoniłem górą, ale numer. Zaraz zobaczę, czy nie sobie nie wgniotłem kurwa góry. Jezu, co za dzień, nie? Ale piękny będzie. Shit. Teraz zobaczymy, czy nie przydzwoniłem. Fucking hell.
Nie jest źle, słuchajcie. Samą końcówką chyba musiałem tam zahaczyć, ale muszę uważać, czyli tym vanem do maka po kawę to nie za bardzo. Shit. Ah! Przez te drzwi. Dobra. Muszę uruchomić te radio, bo smutno tu mam. Zobaczymy się za chwilę. Hej. Z update'ów dzisiejszych. Tame Swatter już sobie przygotowało miejsce. Będą podpinać rurkę. Za 5 minut zaczynają pracę, bo od 9 mają taką normę, więc za chwilę będzie się tutaj działo. Zrobię wam update, już zaznaczyli sobie miejsce parkingowe. Tam u góry byłem przed chwilą, żeby sprawdzić ten zabór, który... Ja wam tego nie nagrałem wczoraj, bo nie chciałem. Wczoraj byłem tam, żeby zobaczyć, czy ten zabór, który dałem temu plamerowi, założył poprawnie i nie cieknie, więc puściłem wodę z powrotem i sprawdziliśmy, czy woda dochodzi tutaj ładnie i zaczęło od razu się lać u góry. Więc co, szafka, odkryłem, że tam w szafce ten zabór zrobił tak jak gadał, a nie pod zlewem. Cała szafka tyłem jest rozwalona ogólnie. Jeszcze bardziej ją teraz rozwalili, bo tak zrobił ten zabór, że nie miał dojścia do tego, aby w ogóle go tam jakoś skręcić razem. Więc ogólnie problem. Szok, słuchajcie. Zobaczymy za chwilę, co się będzie działo. Chłopacy już wychodzą z vana, zaraz będzie akcja. A my skrobiemy, tynkujemy. Jacek uzupełnia jakieś tam dziurki jeszcze dookoła. Za chwilę pozakłada resztę pstryczków. Tutaj wycina jeszcze w samym rogu. Pamiętacie te pęknięcie, które było w środku? To też od razu to obrzucimy hardwallem. Ponaprawiamy. Będzie szedł dzisiaj PVA z piaskiem, także lecimy z tym. Let's go. Podsumuj trochę do przodu, bo tylnymi kołami stoisz na żółtej linii. Słuchajcie, zabejtów codziennie. Mamy traffic wardens, którzy właśnie wrócili do pracy. Ostatnie kilka tygodni mogliśmy tu parkować bezkarnie i nigdy nikt nie dostał tiketu. Nawet ja mogłem parkować w ten sposób, ale teraz trzeba się usunąć. Ja i tak jadę po materiał. Let's go. Słuchajcie. Przyjechałem po płytę gipsową. Zobaczymy, czy ja mam tu miejsce. A miejsca mam sporo, bo jeszcze nie mam półek, więc nie wiem, czy w ogóle będę tu miał półki. Czy tego vana nie zostawię po prostu na taki, wiecie, na różne transporty, więc może i tak się skończy, tylko skrzyneczki jakieś tam luzem będę miał z narzędziami i tyle. Idziemy w poszukiwaniu wózka najpierw chyba, ale wózków dzisiaj kilka jest. Akurat potrzebuję tego. Jak nie potrzebuję płaskiego, tam właśnie stoi płaskie. Ale takie szczęście, słuchajcie. Idę po płytę i jakieś śruby. Let's go. Jest dobra wiadomość! Drzwi przyjadą jutro! A jutro jest co? Czwartek, słuchajcie. Czy byśmy je zamontowali przed weekendem? Zobaczymy. Zależy, o której te drzwi dojadą. A ja znowu jestem w B&Q, bo dojechałem tam, a Karol mówi, ty, cementu mi zabraknie. A, jeszcze najprawdopodobniej będziemy mieli jeszcze jednego chłopaka od wtorku, Krystiana. Także chłopak taki, słychać, że energiczny, chce pracować, chce robić. Dojeżdża bardzo długo do pracy teraz, godzinę w jedną stronę i chciałby... Gdy się gościu uderzył deskami, ja pierdziele. Także dajmy mu szansę. Zobaczymy to po świętach. A teraz idę po cement. Let's go. Dostałem zgodę, więc pokażę wam, jak ta praca ogólnie wygląda z Tame Swatter. Chłopaki przyjechali, punkt 9. Zabezpieczyli sobie wszystko pięknie. I tutaj rozkopują resztę. Czyli tego leda, co widzieliście. Jest. To jest ten stary led. Jest. And we're digging for the water now, yes? That is the water. That's the water, yeah. Yes. The black one? Yeah, see that? That's your water, mate. Okay, so what is the plan now? You will cut it or? We turn that one down, swap that with one of these, uh-huh. And then drill another one. Uh-huh. Ah, drill. Food. Yeah. Okay, yeah. That's quite dangerous, no? No, no. It's not, no, so you're what fine. Is the pressure there? Only about 4 or 5 bar, that's more. That's all. Okay. Hopefully. So when you will drill, it's okay if I record this as well? Record it, my mate, yeah? If you want, yeah. It's just for the YouTube, so people like to watch, you know? Especially when someone does something by them hands. So I sometimes wear the GoPro on my head when I do stuff. Oh, yeah, yeah. And they like it. They really like it, yes. I will show you the channel which I run in a minute, okay? So. Mamy wszystko, później wam jeszcze zrobię szybki update, jak oni to właśnie łączą do tej głównej rury wody. Zobaczycie za chwilę, hej. Lecimy z tymi ścianami,
pokażę wam, o co chodzi. Czyli PVA-ka dorzucamy, mieszamy wodę z PVA-ką. Ile mieszałeś? Całe wiadro, tak, dobrze, fajnie. Dodajemy piach i z tym piaskiem, wałeczkiem wszystko jest tutaj malowane. Także te ściany już są pomalowane. Co prawda tu już widzicie, tu był plaster i to tam pić nie będzie za dużo, ale możemy je to tak ulepszyć. To co zeszło, to zeszło. To co było poskrobane, musiało zejść, to zeszło. Także Szymon leci po kolei dookoła. Już wszystkie dziury mamy połatane. Jacek kręci ostatnią płytę w łazience. Bo tutaj pamiętacie, robiliśmy te wzmocnienie. Także poszła płyta, teraz już zasłoniłam całą resztę. Karol leci z tynkowaniem, nawet mu to idzie nieźle już teraz. Także zostało mu tylko z beja ten kawałek. Reszta już chłopak przyciera, także będzie pięknie, proszę państwa, będzie ładnie. Doszliśmy do tego, gdzie był błąd z tą zaprawą. Jednak trochę za słaba była ta zaprawa, powiem wam szczerze, i ona się nie chciała trzymać. Więc zwiększyliśmy proporcje cementu do piasku. Tak? Tu nie chodziło o wapno, nie Karol? Chodziło o cement głównie, nie? No o cement. O cement, nie? Także mamy to ogarnięte. No to piasku, nie? No właśnie. Także trzeba było to wyczuć. Także teraz już wygląda to pięknie. Do końca dnia będzie to zrobione. Pewnie okno, może tutaj. Jacek mu za chwilę będzie pomagał zresztą. Także postaramy się to obrzucić do końca dnia. A Szymek lata na wałeczku. Yeah, you might want some bits off the van anyway, mightn't you? Bits cut and stuff. Yeah, it's a bit of that. Yeah. Puszczają wodę, bo tam musieli zamknąć zabór. Wiesz, chyba jeszcze musiał jedną tą kupić, wiesz? Trzy były, nie? A trzy przyrożysz, tak? No, zobacz. So you have one done, yes? Yeah, one's already drilled. Great. Że może ktoś chce umyć ręce. Dobra, jedziemy dalej ze sprzątem. Muszą wylać, żeby podłączyć tamten zabór. A głównie chodzi o te przełączenie, które było stare, LEDowe. Oni nie mogli go tam odkręcić i zakapslować, bo za duże ciśnienie było w rurze, więc muszą spuścić na tym odcinku wodę. I dopiero wtedy będą mogli wykręcić tam sobie tego LEDa, nie? Ale już woda płynie do końca ulicy. Ale już prawie. O, sporo tego, słuchajcie, już prawie na końcu ulicy mamy wodę, nie? I z tym Water już pojechali. Także powiedzieli, że już wszystko mamy podłączone, możemy sobie zasypywać. Tu jeszcze skrapla mi się woda z tego starego LEDa. Właśnie. Właśnie, trzeba coś zrobić. Czyli woda doprowadza teraz, czyli muszę iść do góry w takim razie, zrobić tą tetkę, przełączyć, żeby jaj nie było. Bo... Zaraz tam zobaczymy. Tu mamy już, to jutro podobno przyjadą i naprawią. Mamy dwa zawory wstawione. Słuchajcie, widzieliście jak on kręcił tym taką otwornicą? To tam pod ciśnieniem wykręcał dziurę w rurze. O, dwa są. Tak ustawione jak ustawione ogólnie, trochę słabo. Jakoś nisko w ogóle jest ustawione, nie wiem co tu będzie, czy oni to będą podnosić jak już później jutro, czy coś. Nie mam żadnego pojęcia. Czyli mamy jeden... What the hell? Co tu się dzieje? Czemu to się tak rusza w ogóle? No nie wiem, słuchajcie, ważne, że mam tutaj zabór. A czemu się tak rusza? Mamy to. To mi się wydaje, aha, bo to jest tylko taka, wiecie, nakładka. Czyli to można spokojnie podnieść do góry. Tu mamy styropian. No i mamy nasz piękny zawór. Wszystko jest otwarte. Job done. A jutro przyjadą panowie i to zrobią. Także tu trzeba zakryć. Mamy drugi taki sam tutaj. My możemy sobie już przysypywać, powiedział. No problem. Że woda podłączona. Ogarnięte mamy, że etap ten zamknięty, jutro sobie to już przykryjemy.
Czyli co, ja muszę iść do góry, bo ogólnie rzecz biorąc, to ten LED, który tutaj był, ja go przerzuciłem na 15 i tą 15 zaraz stąd zabierzemy. Ja tu sobie sprawdzałem, czy woda już leci w rurze. Czyli te dwie rurki stąd pójdą out. Dobrze? No bo jedna dostarczała wodę, druga rozdzielała wodę na nasze, na tu. Jedna dostarczała, druga tutaj dostarczała wodę temporary do flatu u góry. I te dwie rurki pójdą stąd out, czyli zostanie mi tylko jedna piętnastka i ja sobie ją tutaj sfiduję. Piękna sprawa. To trzeba tam przełączyć, ta, albo zakapslować, tak? Które? Tam u góry. Tak, no. Zakapslować, tak, nie? Tak. Czyli ogólnie ten trójnik może tam zostać, to jest kwestia tylko obcięcia rurki i włożenia kapsla. A kapsel zaraz znajdę w tym bałaganie. Tu było gdzieś wiaderko z pierdołami hydraulicznymi. A, jest. Szymon! Trzeba będzie naprawdę posprzątać znowu dzisiaj. Dobra, pan nożyczki jeszcze tylko takie do cięcia rurki. Ja bym poszedł to od razu zakapslować, wiesz? Takie niebieskie. Oj, są. Dobra. To idziemy, słuchajcie. Wy jesteście na żywo. Zobaczycie przy okazji ten bałagan u góry. Nie? Tak. Dobrze. Oglądajcie kanał. Oglądajcie kanał na YouTubie. Lecimy. Czyli co? Jeszcze mogłem sprawdzić, czy tu woda jest otwarta, czy zamknięta, ale to chyba otwarta jest, tak jak u mnie ogólnie. Idziemy zobaczyć, co się wydarzyło. Hello. I can cut the pipe now. Yes. So I just need a little bit of access to this unit, no, to this unit. Yeah, what so things will gouge it, eh? Sorry? Back of a fridge will gouge, yeah? Yeah. Sorry, I will move this. Then we just take the most posty ball in here. So what's happening here? Okay, I need to ask you to move the washing machine out. Okay, because he actually did everything behind them. I'm sorry. So we can remove the PVC, have a 15 mil pipe from there. Everything is connected, no? All right, just slowly. Okay, I need to unplug the waste. Okay, yeah. I don't know if you can. I don't think so. You can release this somehow? Yes. It's just in there. Just pinch there. Okay, try. Right. Cool. So we leave the valve still. That will be the safest way. Can I borrow from you flat? Or maybe I have one. Flat screwdriver. Cordless. That's okay. Okay, let's close this. Okay, so tu założymy. Is water. Okay. I kapselek jest sprawa zamknięta. Czyli tak, to już jest dead. So we'll be good to try the valve now. Okay. Everything should be connected.
ciężko się tu dostać tego zawodu. Happy. I just need to double check. Yeah. Or you, yeah. I'll check did you? Yeah, okay. Right. I'll check. I'm gonna need that screwdriver. Oh, sorry. I'm back. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Widzieliście? Widzieliście? Mam nadzieję, że widzieliście. Podobno miało być zrobione w 5 dni. No, to ja wiem. Nie? No, to już jest trzeci tydzień. Trzy okna są pozamykane, słuchajcie. Ready, steady, go ogólnie. Mamy wszystko przepiwijejowane. Jutro nie wiem, czy nie będziemy drzwi tutaj od razu obstawiać. No bo może na to znajdziemy czas. Szczerze, bo tak potynkowane jest na zewnątrz, zostanie tylko opryskanie. Także wszystko zaczyna już nabierać kształtów, naprawdę, słuchajcie. Na ostro. Płyta przygotowana, gotowa pod plastry. Tu skrzynka pięknie już też obrobiona. Wszędzie mamy PVA-kę zrobioną dookoła. Posprzątane. Tu Szymon się dzisiaj postarał trochę, bo pamiętacie, jaki był pierdolnik. Ale ogólnie jest już wszystko cacy. Jesteśmy ready praktycznie. I to tylko trzeba pamiętać, żeby ten drzeń przenieść, junction zrobić tam z tamtego, przenieść się pod okno, nie? Jedno. Tak, ja to zdecydowałem i tak niech już będzie. A jemu, czyli stąd po prostu zrobimy tu junction, nie? Puścimy nowy kabel stąd, zrobimy nową puszkę tam. A tu się najwyżej plate'a założy, żeby zawsze był dostęp, nie? Klucze. Klucze odwana, idę zobaczyć jak z tyłu, pokażę wam. Będziemy to pryskać ze szczotki, bo Jacek tam trochę ten system opanował. Więc tu już widzicie, było zaciągnięte, opryskane. Zostanie okno tylko do obrobienia. Tu jest wszystko zaciągnięte. Tutaj mamy beja, trochę jeszcze schnie, więc nie może tego przytrzeć, ale beja już mamy zrobionego. Zaprawa cementowa, a nie jakieś inne tworzywo, ponieważ pojedyncza ścianka, chciałem to jak najbardziej zaizolować przed wodą. Zostaje tylko mała obróbka tam u góry, nie Karol, jeszcze tam, nie? Także Karol za chwilę dotrze, to co jeszcze mu tam zostało, pouzupełniał wszystko pięknie. Jutro zrobimy daszek na pewno u góry. Tu tak samo mamy opryskane, także niech sobie schnie. Będzie ready do malowania, trochę taką bardziej podobną teksturę żeśmy zrobili. Czy Jacek to ogarnął. Więc jak pomaluję sobie ten domek, no to automatycznie, wiecie, zniknie. A co do beja, to nie wiem, czy będziemy go pryskać, czy po prostu zostawimy go gładkiego. Ale to zdecyduje już, może możemy zdecydować jutro. Dzisiaj się z tym spieszyć nie będę. Także tyle, słuchajcie. Taki długi dzień, że szok. I czy środa. Jutro jest to ostatni dzień w tym tygodniu, także bądźcie przygotowani, że przez same święta nie będzie nas na YouTubie. Jak to będzie? Także miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Dzięki za wszystkie lajki, komenty i tak dalej. Ja nie zawsze mam na to czas, przepraszam bardzo. Ale widzę, ale lajkuję, widzę, czytam. Także dzięki bardzo. Dalej róbcie to, co robiliście. Zobaczymy się jutro. Jeżeli możecie, to szerujcie oczywiście, aby suby rosły i moc tego kanału rosła. Także dzięki bardzo. Tak? Jacku, Karolu, Szymonie. Szymon dziś zniknął. Do zobaczenia jutro. Cześć. Coraz bliżej świąt. Hej.